Dzień dobry. Dzień dobry, mamo. Cześć, Maja. Jestem na dzisiaj umówiona z Mają do pediatry, ale wy możecie zostać w domu. Tata jest w domu? Tak, ale jeszcze śpi. Tata w domu! Tata w domu! Połaskoczmy w stopy. Ojej, hej! Ale z was łobuzy! Dajcie się tacie wyspać! Nie, Maja idzie z mamą do lekarza. O, no tak, racja. Tata w domu, tata w domu! Zaraz wstanę. Dobrze, chłopcy, zjedzcie ładnie śniadanko. Tata zaraz zejdzie. Marcin, ja już wychodzę. Już jestem. Dzień dobry, Maja. Bądź grzeczna u lekarza. Do zobaczenia. Na razie, pa. O, gazeta przyszła. Zrobię sobie kawę. To będzie miły i spokojny poranek. Już zjedliśmy. Co, już zjedliście? Tak szybko? Pewnie chcecie szybko urosnąć. Tak, i być policjantami jak tata. Moja krew. To teraz idźcie się pobawić, a ja sobie poczytam gazetę. Tato, pobawisz się z nami w chowanego? Ojej, a musimy? Tak. Znalazłem cię, tato. To było łatwe. Schowałeś się za gazetą. Musisz znaleźć lepszą kryjówkę, bo inaczej każdy cię od razu znajdzie. No dobrze, pobawię się z wami przez chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, gdzie by się tu schować? Siedem, osiem, nie. Dziewięć, dziesięć, o, mam pomysł. Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Szukamy! Może tata jest pod stołem? Nie, tu go nie ma. Może w kuchni? Może schował się w szafce? Albo pod zlewem? Nie, tu też go nie ma. A może w koszu na śmieci? Nie, tu też nie. Gdzie on może być? W zmywarce go nie ma. A w lodówce? Nie, tu by mu było za zimno. No to musi być w szufladzie. Tu są słodycze i rzeczy do pieczenia. Pycha! Chodź, musimy go znaleźć. W sypialni są różne fajne kryjówki. Tak, chodźmy tam. Łóżeczko Mai to dobra kryjówka. Trzeba je dokładnie przeszukać. Pod łóżkiem też go nie ma. Znalazłem wskazówkę. Skarpetka taty. Chodźmy na górę. Tu nie ma się gdzie schować. Nie ma go. O nie, telefon. Dobrze, że Pawełek i Aleks są na górze i nie słyszą. Marcin? Tak. No i jak tam? Już wyszłyśmy od lekarza. Wszystko jest w porządku. O, świetnie. Czemu szepczesz? Wszystko tam w porządku? Tak, leżę za kanapą. Co? Czemu leżysz za kanapą? Co się stało? Nie, nic. Bawię się z chłopcami w chowanego. Jeszcze mnie nie znaleźli. To życzę miłej zabawy. Tu go nie ma. Na półce z zabawkami też nie. Poszukajmy w łazience. Tylko papier toaletowy. A taty ani śladu. Gdzie on może być? Poszukajmy jeszcze raz na dole. Co tu jest?
chyba nigdy go nie znajdziemy. Może wyszedł i zostawił nas samych. O nie, zostawił nas samych. Co my teraz zrobimy? Musimy zadzwonić na policję. Nie, tutaj jestem. Przecież bym was nie zostawił samych. Tata! Hurra! Cały czas leżałem sobie za kanapą. Ale jak ty się tam zmieściłeś? No wiecie, nie było tam zbyt wygodnie, ale na pewno miałem więcej miejsca niż na przykład w szufladzie. O rany, a cóż się tu wydarzyło? Czemu wszystko jest tak porozwalane? Myśleliśmy, że się tu schowałeś. Chłopcy, przecież bym się tam nawet nie zmieścił. Tylko popatrzcie, jak wygląda kuchnia. Tato, pobawimy się w chowanego jeszcze raz? Prosimy! O nie, teraz pobawimy się w sprzątanie. I to szybko, zanim mama wróci. Nie, teraz my się chowamy. O tak, Pawełek i Aleks każdemu znajdą zajęcie. Mam nadzieję, że podobał wam się nasz nowy filmik. Jeśli tak, zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki temu nigdy nie przegapicie kolejnych odcinków. Jeśli chcecie jeszcze coś obejrzeć, wybierzcie jeden z polecanych filmików i kliknijcie na niego. Do zobaczenia!